bo ja się czuję. Maleńki jak robak. Ale króla nie widzę większym od siebie. Jak to mówią, trening czyni mistrza. Zobaczcie, jedno podejście, jeden podjazd, raz i Bela została postawiona tak, gdzie, tam, gdzie ma być. Oczywiście dziadek tutaj dozoruje, także kontrola musi cały czas być na bieżąco, ale praca idzie sprawnie, każdy wie, co ma robić. No zaraz zobaczymy, jak przebiegnie cały tutaj proces od wzięcia Beli z przyczepy do momentu jej ustawienia. Właśnie taki sposób ustawienia Beli, czyli w pionie, powoduje to, że no Bela nie płaszczy się. Tak jak widzicie teraz, ona jest ściśnięta chwytakiem i właśnie leżąc na płasko też z biegiem czasu to wszystko uchodzi, a stojąc w pionie ona się nie deformuje, więc jest łatwiejsza później do przeciągnięcia, przeturlania właściwie, jak się ją wstawia i tak dalej. Także tutaj nie ma takiej sytuacji, że ona robi się owalna, tak jak w tym momencie. No tak można stawiać właśnie, w taki sposób przechowywać pod dachem gdzieś w budynkach, bo w tej chwili ona jest najbardziej narażona na zacieknięcie, ponieważ tutaj, gdy ona leży bokiem, to ewentualny deszcz, woda, która pada, dostaje się na Belę, to właśnie spływa. Tak jak mamy dach kryty strzechą, to wszystko spływa. A tutaj, gdy jest to w ten sposób, po pierwsze jest to płaska powierzchnia, a po drugie no nie chroniona w żaden sposób. I wtedy Bela zamaka. A jak zamoknie, to wiadomo, jak długo jest mokra, to zaczyna to wszystko gnić. Procesy rozkładu się zaczynają, bo to jest materia organiczna, więc zaczynają się procesy rozkładu. Dzień dobry. A co ty tutaj robisz? Witam wszystkich serdecznie. Ty to jesteś, się skradasz. Ja będę właśnie zaraz badać. A co będziesz badać? Kogo? Edzia. A to tak. Zmieniasz profesję. A przepraszam, a to co to jest? To jest kit. Co ty, kit pszczeli wciskasz, czy do torebek wciskasz? Nie, to jest kit pszczeli, zwany też propolisem. I tutaj teraz, jeżeli chodzi o to, bo często ludzie mylą, jak piszecie do mnie, to pani Reniu, czy jest kit, a czy może ma pani propolis? To jest jedno i to samo. To jest kit, którym pszczoły kitują ule. One go kitują po to, żeby zatkać wszystkie dziury, szpary. I takim właśnie kitem kitują ul na zimę, do zimy. One również to robią w lecie, bo to jest naturalny produkt, ale w zimie utykają szczelnie ul, żeby zapobiec utracie ciepła z ula. I teraz jeszcze powiem wam, im więcej kitują oczka, wlotki na zimę, tym będzie ostrzejsza zima. Także obserwowanie pszczół przez pszczelarzy ma też na celu to, żeby przewidzieć, jaka będzie zima danego roku. Czyli odpowiednio przygotować pszczoły. Pszczoły i siebie. Tak. Słuchaj, mam takie pytanie. Skoro mówisz, że to jest kit, który używa się do uszczelniania, czy to jest taki sam kit, którym się uszczelniało szyby kiedyś? Nie. To nie ma z tym nic wspólnego. To do uszczelniania szyb to jest oczywiście produkt sztuczny, tak, a to jest produkt naturalny. Czekaj, bo ja się pogubiłam, po ile ja mam ważyć, po 100 gram. No ja nie wiem, po 100 gram ja ci nie chcę ważyć. No właśnie, ja tak jakby to robisz. No ale tutaj wracając do tematu, z tego kitu propolisu robi się propolis nalewkę. Propolisową nalewkę. Jasne. A dużo to ma procent? Co to? To nie ma procentów. Nalewka, dopiero. Taka no nalewka. To się robi na spirytusie. Powinno się robić na spirytusie, ale też wiem, że wielu robi ją na wódce
I na spirytus jest lepsza, powinno się robyć na spirytusie. I na własny użytek. I wtedy ona ma właściwości takie. Jest, teraz jest dobrze, tak. Tak ma być właśnie. Dobrze, a możesz powiedzieć, na co to pomaga? Na pewno nie na porost włosów. Znaczy, no, sklejone takim kitem włosy pewnie trzeba byłoby ściąć. Kit pszczeli to można poczytać sobie nawet w internecie. On ma właściwości niesamowite. Nawet potrafi powstrzymać komórki nowotworowe. Powinien ten kit pszczeli stosować tak naprawdę każdy wtedy. Profilaktycznie. Profilaktycznie, zapobiegawczo. Wtedy podnosi to odporność. Mogą stosować to również dzieci. Można podawać, mimo że jest to na alkoholu. Ja też, myśmy tutaj z Edziem, córce, która miała 3 lata, też podawaliśmy, ale dosłownie po 3 kropelki. Każdego dnia 3 kropelki. Czyli takiej nalewki. Tak, tak, bo to się stosuje w kropelkach. Słuchaj, czy ten kit, czyli propolis, to się rozpuszcza w wodzie, w alkoholu? To się rozpuszcza później, jak już jest ta nalewka zrobiona, bo taki kit propolis, bo to też, tak jak mówię, jest nazwa propolis, zalewa się spirytusem i musi to postać w ciemnym, chłodnym miejscu około 2 tygodnie, żeby ona nabrała, jak to Edziu zawsze mówi, mocy urzędowej. No to chyba wszyscy tak mówią. Tak. No i proporcja generalnie jest 6 deko, zalewa się pół litra spirytusu. 6 deko, czyli 60 gramów. Tak, 60 gramów. I wtedy ta nalewka robi się 2 tygodnie. Jak to się bierze? My stosujemy to całą taki sezon, jesień, zima, wczesna wiosna, przez lato nie stosujemy, tak. I można powiedzieć, że nie chorujemy. To z tym, że dorośli, tak 20 kropelek na łyżeczkę cukru, czy można rozpuszczać w wodzie, z tym, że to ma kolor brązowy, jak się ustoi, a jak się rozrobi w wodzie, to jest to białe jak mleko. No i bardzo to wszystko brudzi. Przygotowania do dżemiku z gruszek idą całą parą. Tutaj Pani Aniela akurat jest w trakcie pomocy przygotowań. A jak zaangażowali, tak od rana całą skrzynkę miałam pełną tych gruszek. A i tu jest ona. Nikt nie ma chętnych do pomocy. Główna sprawczyni tego zamieszania. Ja też cię kocham. Ja cię też kocham. Zobaczcie, jaka miłość. A jak? Bo ja też kocham. Bo mamusia gruszki struga i dlatego. Ale już po wystruganiu już nie. Nie, po struganiu już nie będzie kochania. Ja mamusię kocham. Będzie takie zainteresowanie jak Franek teraz. O. No. Dobra, to ja idę pomóc. Aha. Tu jest to cała historia się toczy tutaj teraz. Gruszki już są obrane, wiadomo, kto ci przygotowywał. Tak, i tak. Tu właśnie stoi mistrz całego zamieszania. Mistrz kuchni, mistrzyni kuchni. No właśnie, a co będziesz robiła, powiedz, bo ja mówiłem dżemik. Będę robiła to, co pojawi się niebawem u mnie na kanale, czyli dżemik. Ale całkiem inny, jak jest ogólnie podawany na internetach, w internetach, jak na kanałach. W innych przepisach. To jest po prostu mój wymysł. Twoje. To jest Widzę, że żurawinka tutaj jest. Jest czyli żurawinka. Czyli przypadła ci żurawina do gustu? Bardzo. Po keksie? Żurawina jest w ogóle ceniona ze względu na pomoc w walce z chorobami nerek. Aha. Dlatego ja staram się zawsze wkomponowywać w drzemy, przemycać coś, co jest pomocne dla naszego organizmu, a nie tylko dla podniebienia. Bo tutaj chodzi o to, aby bawić się w kuchni, aby łączyć te smaki, dokładnie, żeby to smakowało dla podniebienia, ale również i wpływało korzystnie było zdrowe, na nasz organizm. Żeby nie było czegoś takiego, że jedzenie mięsa jest szkodliwe. Nieprawda. Nadmiar jedzenia mięsa, jak nadmiar wszystkiego, jest szkodliwy. Ja robiłem ostatnio, co miałaś okazję spróbować, gruszki w zalewie, w syropie. Jak tak, ci smakowały, Paweł? Smakowały mi, bardzo mi smakowały, tylko tam, był tak jak goździk. Mówiłam, z goździkiem tak, przeholowałeś. No ja nie przeholowałam, był jeden goździk, niestety. No być może dlatego, że ja nie lubię tak...
wyrazistego aromatu goździka. Goździk u ciebie zdominował smak gruszki. Goździk zdecydowanie przeszkadza, dlatego zrobiłem tylko jeden słoiczek z goździkiem, tak akurat. Żeby mnie ty byłaś pierwsza, która spróbowała tego. A pozostałe słoiczki zapobiegawczo zrobiłem, bez żadnych dodatków. Ja zawsze powtarzam, dodać w każdej chwili można, w drugą stronę jest ciężej, więc tutaj poszła żurawinka. No jestem ciekawy smaku tego. Ja też bardzo często... To nie jest wszystko, to jest dopiero początek, to jest przedbieg. Ja Ciebie rozumiem. Ja też bardzo często dodaję żurawinę, dlatego też zdecydowałem się w tym roku zebrać naturalnej żurawiny, którą też będę przerabiał na różne sposoby, ale też postaram się wysuszyć, żeby była suszona. A teraz pamiętacie, kochani, wyjadanie z garka? Jak się mieszało, jak byliśmy w dzieciństwie mali, jak babcia ważyła strawy, czy robiła jakieś dżemy, czy coś, to my tak z takimi łychami staliśmy jak te sępy nad padliną i jak tylko babcia, bo babcia zawsze po łapkach, nie ruszaj, bo za wcześnie, a my kurczę z garka i najlepsze było. Bo jeszcze nie gorące. A tak byś miała wyparzoną, nie powiem co. To jest sprzęt, który nieodzownie zawsze kojarzy się z polską wsią. O i słynne papuszki, Reni. Czy zechciałybyście coś powiedzieć do mikrofonu? Także słucham. Kiedyś mnie pozytywnie zaskoczyły. Zacząłem sobie w odpowiedni sposób gwizdać i one właśnie mi odpowiadały. Jakoś tak to było. No dzisiaj nie wyrażają chęci. No i była pani Aniela, także tutaj jeszcze z panem Andrzejem się chociaż przywitam. Także dzień dobry, panie Andrzeju. Dobry, dobry. No, jak tam, wszystko w porządku? W porządku. Pogoda, widzę, że tak, dopisuje u was. Dopisuje. No. Trochę popadało. Trochę.